Nad zapomnianymi krainami zbierają się czarne chmury. Ciemność zacieśnia swoje objęcia z każdym dniem. Potwory nękają ludzkość jak nigdy dotąd. Pośród tego chaosu dzielni bohaterowie stawiają czoła przeciwnościom losu. Niestraszne są im zagrożenia, smoki, mroczne kulty, śmierć. Nadchodzi czas wojen i niepokojów, czas cierpienia i głodu, zniszczenia i śmierci. Prawdziwe zagrożenie ukrywa swoją twarz. Nadchodzi dzień, kiedy zło ujawni swoje zamiary. Silvery Moon, uratowane przez Aldrenai, zmaga się z demonicznymi najeźdźcami. Miasto będące samotnym strażnikiem między wschodem a zachodem nieustannie od kilkunastu lat walczy z nieznanym wrogiem, nazywanym Cieniem Wschodu. Północ zachwiana jest przez zniszczenie połowy Luskan oraz nieustające walki z zielonoskórymi w Dolinie Lodowego Wichru. Demoniczne siły sieją spustoszenie nawet pomimo starań bohaterów północy. Bitwa pod krwawym kłem skończyła się zwycięstwem okupionym śmiercią i cierpieniem setek. Zielonoskórzy rozpierzchli się, zalewając tym samym północne krainy, a zamknięte portale pozostawiły po sobie demoniczne hordy, z którymi zmagają się królestwa. Południe nękają legiony umarłych. Wrota Baldura, Chult i Kormyr są całkowicie odcięte od reszty świata. Zdane same na siebie muszą poradzić sobie z nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniem. Na południu dopiero zbierają się czarne chmury, z których pada krwawy śnieg. Morze skrywa nieprzenikniony cień pośród swoich głębin. Nad Kormyrem panuje wieczny huragan. Dżungle Chult stają się dziksze i gęstsze z każdym dniem. Świat postawiony został przed ostateczną próbą. Być może szczęście, być może chęć zarobku, być może boskie wezwanie. Nie wiadomo, co pcha ludzi do walki ze złem. Nadchodzi czas bohaterów, czas bitew i chwały. Świat uratować mogą tylko najpotężniejsi. Cokolwiek by nie kierowało ich czynami, niosą oni za sobą wiatr zmian. Dmie on w żagle wszechświata z niezwyciężoną siłą. Czy ich silne ramiona, niezachwiane serca i hart ducha uratuje świat przed zniszczeniem? Znam ich osobiście, a historia, którą usłyszycie, jest opowieścią ich życia. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. 500 kilo. Znaczy, 500 kilo. Znaczy, dałoby się pociągnąć to. Nie będziemy... Bóg, ja pierdolę. Zaraz jest wyjście, wyciągniemy... Mówię, Ty, ja mam trochę siły, Iwar trochę siły ma. Ale zrozumcie, że to jest, może być bardzo dobry materiał. Ja wiem. No ale skurwy, to, zrobię to. Zanim ją dotargamy, to zaraz tu punkt zmęczenia. Materiał na nami. Pancerz. Cały secik się zrobił. Daleko jesteśmy od... Wyjścia? Do wyjścia może, tak. No byliśmy na tym, rozdrożu, tak? Minęliśmy do pogłębienia rozdrożu. Jakieś 300 metrów. Kurwa, 300 metrów pudziany będziemy ciągnąć. Nie, mamy utalę, skoro ja też pomogę. Kilo, to ja telekinezę mogę ją wypierdolić. No właśnie, telekinezą. No. No, teraz my tam gadamy, kurwa, ty ciągniemy. Ja już dawno za mur. Zatrzymy. No to jak ciągniemy to wibarę? No jak chcecie. No, nie ma problemu, ja mogę telekinezą przesuwać. Tylko kurwa, gdzie właśnie? Gdzie są jakieś najbliżsi kowale, czy coś? No na pewno są w obozie, no nie wyobrażam sobie, że tam nie było jakiegoś... Wyciągnij mnie, tak? Przez mur, tą wiwernę się było widać, jakby leciała tam. No. Jeszcze kartkę doczepcie do szyi. Weźcie coś z tego, zróbcie. Znalezione. Nie ruszać. Podpisane. Tak. Tu byłem, ksieros. Już polizane. Nasze. Proszę, kozacki pancerz. No, na pewno nie da się tego zrobić o tak w 5 minut, ale ktoś by mógł coś zrobić z tym w obozie. Nie no, jeśli wyciągniemy ją za bramę, tam go strażniku bramy, no powiemy po prostu, że słuchajcie, macie ją przechować, ewentualnie dajcie
najlepsze... Zawołajcie ewentualnie Iwan. Właśnie, przekażcie to Iwanowi. Iwanowi, tą Wernę. Niech się ona przetrzyma dla nas, ewentualnie jeśli da radę, bądź ktoś, kto da radę, niech zrobi z tego pożytek dla nas. I tak zróbmy. I będzie najszybciej i idźmy na ten cmentarz. Bo do jutra nie dojdziemy. Gdzie mieszkasz? Ale Iwana nie znajdziemy pewnie. No ale no to nie, oni niech sami, oni niech zawiadomią. My zostawiamy przebranie, oni ja mają go powiadomić. Ja powiedziałem. Gdzie mieszkasz? Stary, to kurwa nie moje, mój dom. No, zawsze to możemy tylko sprzedać materiał. No tak, dobra, liczby. Dobra. Zostawiamy. Po pijaku się. Jak ktoś umie tym się zająć. Po prostu to zróbmy. Tak, nie ma co myśleć, kurwa, no za dużo czasu. Chłopy, ale też zapłaćcie komuś, bo może być tak, że wrócimy i będzie rozkradnięta, bo nikt... A jak będzie rozkradnięta, to my się kurwa... Dlatego musimy albo sprzedać, albo zlecić komuś, żeby coś z tego zrobił. No. Ja kupuję dużo pieniędzy. Dobra. Wynieśmy ją przed bramę, zobaczymy co się stanie, bo może w ogóle... Się nic nie stanie, nie? Będzie chuj. I chuj. O kurwa, sam śmierć. No. To tak? Rzucasz te leki na D i poszła z nią, idziemy? No, tak wszyscy. No. Tyle, no bo ile masz udzieli tu tam? No 500 kilo maksa. Ty masz taki fajny pancerz? No to mam płytówę krasnoludzką, taką fajną w miarę. Cześć, to by fajnie wyglądała kaczego przez ten murę. Tak by leciała ta wiwerna. No dobra, dotachujemy ją przed bramę i... Dobra, lecimy z tematem. Telekineza unosi... Ciężko. Tak, cielsko bestii i wychodzicie z nią, idziecie z nią w kierunku bramy. Tam ludzie tak się przyglądają, patrzą, a co to jest, nikt tego nie widział. I co? Są jacyś strażnicy przy bramie? No, no, ktoś musi być. Ej, któryś z was, podejdźcie tu. Podbiega taki młody chłopaczek z włócznią w skórzanej zbroi. Chcesz dobrze zarobić? Panie, pewnie. A dasz Iwana? Ale na pewno znasz kogoś, kto go zna. Tak. Nie. Idź do przełożonego i powiedz, że potrzebujemy Iwana. Chłopaczka przez jakiś czas nie ma i w końcu z jednej z wież nowo zajętej bramy schodzi wąsaty, grubszy gość, bez zbroi, po prostu w takim długim płaszczu, przypominający trochę Batorego. Tak patrzy, żeście panowie mości bestie utłukli. Normalnie jakby gildie działały, to kto by ją odkupił? A że teraz nie działają, to... Szczerze mówiąc, dupę sobie możecie wsadzić. A tak po prawdzie, to zobaczcie, czy do obozu, bo takie pogłoski mnie doszły, nie dotarł tabor. Zapytajcie o... jak się nazywali? O stalowy orszak. Panie. Zwalilibyśmy ją sobie tu, bo musimy jeszcze wrócić do miasta. Zwalić? To sobie możesz w każdej alejce. Idźcie, zabierzcie mi to gówno sprzed nosa. Jak nie chce ta zarobić, to nie. To idzie. Po dłuższym wypytywaniu, jakichś 20 minutach, ludzi o ten stalowy orszak. Jedni kojarzą, inni nie. Coś tam, gdzieś tam, jakoś tam. Okazuje się, że rzeczywiście do obozu dosyć niedawno, bo mniej więcej jak godzinę temu, przybyli łowcy nagród. I w końcu kierując się ku wyjściu w zasadzie z całego tego obozu, widzicie, że u podnóża tego wzniesienia
na wzniesieniu którego znajduje się las, którego zbiegł czarny kult. U podnóża rozłożył się tabor wozów, tak jak powiedzmy taki tabor cygański, kupiecki, coś w tym stylu. Zrobili oni okrąg ze swoich wozów, ale wozy ciągnięte są przez dziwne stworzenia, przypominające trochę ogromne pancerniki. I te w tym momencie gdzieś tam obok wozów, można powiedzieć, że się pasą albo odpoczywają, zagrzebane po części w ziemi. Dostrzegacie, że jedna z tych bestii, jak stoi sobie gdzieś tam, pożera sobie jakąś trawę, zaczyna obgryzać kamień i sobie żre kamień. A po jakimś czasie po prostu wkopuje się do ziemi i znika w ziemi. Albo wiwerny. Cały tabor obwieszony, każdy z tych wozów, ciężkich wozów zrobionych ze stali, przeróżnych metali, których połowy przynajmniej potraficie poznać, a co dopiero wymienić ich właściwości, i ciężkich drewnianych belek, to są w zasadzie kraty na różnego rodzaju, jak idzie się domyśleć, bestie, nie bestie. W każdym razie cały tabor jest obwieszony dziesiątkami różnych haków, worów, łańcuchów, do których po części poprzyczepiane są, na przykład do jednego z wozów nabite są uszy goblinów. Jest ich około setki. Za ucho goblina, czyli za zabitego goblina, można dostać jedną sztukę srebra. I takich... wóz ma taką kurtynę dosłownie zrobioną ze stalowych łańcuchów i kolców, na które są nabite uszy. Z drugiej strony widzicie też na jednym, zamiast dachu w ogóle jednego z wozów, ogromną czaszkę smoka. Mężczyźni, którzy i kobiety, które się tam kręcą, to widać, że nie są przypadkowi ludzie. Widać po nich, że każdy jest ubrany po zęby w broń, z przeróżnymi tatuażami. Magii więcej na nich wyczuwacie, niżeli w samej wieży magicznej albo w Candle Keep całym. Każdy z nich poznaczony jest bliznami, śladami walk niejednych. Niektórym brakuje rąk, oczu, uszu, poobrywane, podziarane łby. Przy wozie, który ma tą czaszkę smoka, siedzi ubrany tylko do pasa krasnolud. Jego cała klata jest poznaczona bliznami. To takimi bliznami, że prawdopodobnie ten smok, który stracił łeb, to sam zrobił. Ma na sobie tylko karwasze i przepaskę. Trochę przypomina Rambo. Wielki czerwony irokes, tak na pół metra, wystaje mu jeszcze z nadłuba. Mężczyzna akurat żuje jakąś wieprzowinę albo coś w tym stylu, kiedy was dostrzega. A wy czego tu się kręcicie? Co to jest za kurestwo za wami? Tak, spotkaliśmy po drodze i trzeba było łupić. Postanowiliśmy, że może tam komuś się przyda. Nie chcecie? Za parę grosza? Podchodzi do tej wiwerny i tak ogląda. Ogląda, patrzy, bada, zagląda w paszczę pod oką. Niezłe ci to znalezisko. Może i chciałbym kupić. Myśmy tu przyjechali w sumie tak czysto przypadkiem, ale widzę, że i zarobek może być z tego jaki. Więcej takich potworów nie widzieliście w środku. No, pewnie jeszcze jednego. Będziemy mogli przeglądać. Dokładnie. Nas tam kurwa wpuścić nie chcą. Bo nam jedno, czy bijemy bestie, czy tniemy uszy elfów. Jest jak jest, na życie trzeba zarabiać. Mogę odkupić od was truchło tego cholerstwa, jeśli chcecie je sprzedać. No nam się i tak do niczego nie przyda. A przerobić się jego nie da? A może, wtrąca się Iwar, macie tu albo znacie jakoś kowala, co to mógłby jakiś pancerz dobry wykuć z tego truchła oto tutaj.
Tu nie, dopiero w naszej siedzibie, w Neverwinter. Kawał drogi. Zatruł szkoda tam fatygi. Wam sztukę platyny. Sztukę? Ale ty co myślałeś, że ile to jest cholerstwo warte? To jest bardzo dobry materiał. No, pancerz. Bardzo dobry. To jest mój kutas w twojej chędożonej dupie. Dobyłam ostrze. Znaczy, czy trzymam tak ostrze, że jak powtórzę, to może... Podchodzę do Razeki. Kogoś. Panie, poczekaj. A jakbyś tam nam coś z tego wykulisy, to przetargali, ale też za to zapłacili mniejszą o wiele cenę. Gdzie ja mam to kurwa niby wykuć? Czyś ty skretyniał kurwa do reszty? Kurwa, to będzie... Co ja mam kurwa na barana noszę? Powiedziałem bieta se to, przerobi to na coś. Panie. Co przerobimy, jak sobie to kupimy. Daję sztukę platyny i możecie sobie kurwa z tym łazić gdzie chcecie, albo wziąć sztukę platyny. Jak wam to nic nie waży, to sobie zabierzcie w chuj. Tyle jest warta ta bestia dla mnie. Jak się do was zgłosimy do Neverwinter? Da radę skorzystać z usług waszego kowala? Zobaczymy, na ile się przydacie. Dostarczcie mi jeszcze. Ze dwie, trzy podobne, unikalne. Możemy o tym porozmawiać. Oczywiście musicie być częścią naszego cechu, ale możemy zrobić jakiś wyjątek. A jak być częścią waszego cechu? Co robić? Zabijać takie cholerstwo. A to od zajebania po drodze. Po zajebaniu od drodze. Mowa stoi? Czekajcie, bo... Chcesz platynę czy itemy? No, jego się nie pytaj. Dalej sądzę, że z tego można coś dobrego wykuć. No to... Ale musimy mieć... Ale gdzie? Ktoś musi nam przekuć. No dobra. Będziemy teraz z nią jeździć po świecie? No nie. Jakbyśmy na takiej zasadzie, że my im to oddamy, przekażemy, oni coś zrobią, a później do tego się zgłosimy. Zgłosimy, ale to musimy... A resztę materiału dla nich. Ale nie, oddamy im, oni to zabiorą. Pokażę, co z tego zrobili i wtedy będzie może pierwszeństwo zakupu albo coś. Ale tu nic z tego nie zrobią, tak. Dopiero w Neverwinter. No to się zabiorą. No właśnie, zabiorą. Geldu nie ma, ale może będą itemy. Co to jest jedna platyna? No właśnie, no to biorą i tyle. Czyli co to jest jedna platyna? To wyście chyba jest jakby... Nie mam kurwa dla was słów. Za jedną platynę to sobie kurwa można kupić statek albo całkiem niezłą posiadłość. Czy was pojebało do reszty? Bogactwo wam kurwa do dupy uderzyło. Jakiś lepszy fajnie. Bytuch. Za długo z nim siedzimy. Za długo. Wiesz, apetyt, jedzenie. Panie. Apetyt, jedzenie. Biedne czasy są. Inflacja kurwa. Dobra, idziemy. Krótka piłka. Tak robimy? Ja bym proponował to oddać. Zostawmy mu to po prostu. Nie bierzmy tej platyny na poczet tego, że jakieś fajne tam... Albo i ten jeden jakiś, a reszta co zostanie materiału zabieraj. Tak. Będziemy mieli możliwość skorzystania z waszych usług w Neverwinter. Jasne. Takie kurwa umowy to se w chuja wsadź. Daję ci platynę, zostawię ci Wivernę i zobaczymy co dalej. Sprawy trzeba rozwiązywać od razu, a nie będziecie mnie kurwa później pół świata gonić, żeby mnie w dupę wyruchać. A umowę podpisać. Za platynę to nawet nie będzie tego będzie targać tutaj. Taki bestii. A mi się za platynę opłaca to kurwa montować na jakiś pierdolony tabor. I co, ja będę to do Neverwinter tygodniami wiózł? Dobra. A gdzie później zmierzasz? W dupę smog. Jesteś kurwa najwięcej zainteresowany. Ja jadę na skrzyżowaniu w lewo, a ty? A ja nie. Redukcja buta, księcie. Spotkamy się na zakręcie. Wykona polecający z twojego imienia, żeśmy mogli skorzystać. Czy ty mnie kurwa próbujesz obrazić? Nie. Może i czytać nie umiesz pisać. Pisać może też kurwa nie. Ale ktoś z twojego toporu umie. A na co to komu kurwa jest potrzebne? Co ja będę podpisywał się z tą wiwerną do chuja? Mam jej łeb rozłupać. Ten smok wcale mnie nie pytał o to, że mu dokumenty kurwa podpisywał. Co ja mu dowód sprawdzałem, ty?
Ja go toporem przez łeb okładałem przez 2 dni, żeby zdechł. Wyście chyba, kurwa, panie, oddajmy to za na dupę spadli. Oddajmy to za darmo, ja chcę go spotkać jeszcze. Razek, proszę. Proszę, dobry gościu jest. Jestem platyna, idziemy. Kurwa, bardzo darmo oddaj. Typ jest mocny. To jak będzie, to jasnej cholery. Bierz to kurestwo, dawaj platynkę. Spotkamy się w Neverwinter. I niedługo się widzimy. Z większą ilością kurestw. Mnie to pasuje. Z tydzień tu pobędziemy. A jak cię zwą? A chuj ci do tego. A nie, pies jebał twoją matkę. Jak cię zwą? No to miło mi poznać, chuj ci do tego. Pies jebał twoją matkę. Dobra, wypieramy z powrotem. Dopisz sobie tam platynę, żeby strafić nie był. Dobra, grani, kurwa. No, nie traćmy czasu. Dobra, już chcę z powrotem w stronę cmentarza. Co? Reka, jaką miałeś? No, z reka miałeś. Takie bestie też? Nie wyobrażasz sobie, że coś było gorszego, bardzo. No, Krasnolud tylko odwraca się napięcie. Będą mnie kurwa obrażać jeszcze. Człowiek daje im kurwa zarobić, a oni przychodzą mnie jeszcze obrażać. Jebani w dupę, kurwa, poprzewracało się całkowicie. I tak napierdala, aż gdzieś tam znika pomiędzy wozami. Jeszcze się dobra, do widzenia. Cmentarz. Okej. Okay. Poszła. A nie, wróć. Jeszcze chata alchemiczki. Nie dotarli się tam w końcu. Tak, pięknie. Okej. Okay. Jeszcze pizzo. Wracacie z powrotem całą tę trasę. Nie mów, że się zrespiła. Respiła się, znowu jest. Tak. Wracacie z powrotem całą tę trasę. Chwilę wam zajmuje, żeby odnaleźć dom alchemiczki. Niby nie było trudno, ale nie jest on oznaczony jako dom alchemika. W każdym razie, po tych informacjach, które wcześniej udało wam się uzyskać, w końcu udaje się wam go odnaleźć. Ale drzwi są zaryglowane. Nie otwierają się. Na dole, na parterze nie ma w ogóle żadnych okien. Pierdol te drzwi. Dotykam, ja zmieszam ciężar i weź się kurwa we drzwi w pizdu. Jemu tu! Okay. Rzuć na trafienie. Ja się odsuwam. Nie trafiłem. Trafiłem Ivara w łeb. Jeden? Dwa. Co za gość. 6 obrażeń obuchowych. Ale on dostał łem. Przyjebałeś o te drzwi, ile fabryka dała. No i drzwi rzeczywiście pewnie by się ruszyły, ale są zaryglowane z tyłu. 6 czy 3? Nie, bez żadnej redukcji. Przyjebałeś łubem, aż zadzwoniło. O, nie ma opcji. Ja nie umiem odejmować. Tego się nie zredukujesz. Szukamy jakiegoś innego wejścia. Okej. Rzuć mi śledztwo. Przechodzę się pod pał budynku. A na górze są piętra. Na 3 pozostałych piętrach są normalnie okna. Wejście na kość. Okej. Z tyłu budynku znajduje się równa kamienna ściana. To jest jedyna kamienna ściana, która jest na tej całej podstawie. Tak, to wszystkie 3 pozostałe w tym kwadracie są drewniane. A kamienna ściana znajduje się, znaczy jest na wszystkich kondygnacjach budynku i ona jest jedna kamienna. I to jest równy kamień, ale jesteś przeświadczony, że coś tu jest, w sensie jakieś drzwi. Bo widać jest, że o ile dobrze to zostało upchane jakąś gliną czy czymś w tym stylu, co ma przypominać łączenie na cegłach, o tyle no da się to bardzo szybko wyłupać. Więc część tego kamienia na pewno jest. No, do. Próbuję się jakoś do tego dobrać, ale też. No to tak trzeba po prostu. Działać. No, działać. Ja działuję. Okej. Okay. Ja w międzyczasie jeszcze rzucam do tego ściemania. Cała chałupa pokryta jest zaklęciami związanymi z transmutacją. Każda okiennica,
każdy kawałek szkła, każdy kawałek drewna, dachu, komina. A u nas? Wchodzę do chłopaków, mówią, że to kurwa chłopa, co? I chyba jarzy się magią, chłopaki. Ksers tak zapomniał grawitację wyłączyć, nie? No tak z tej myśli. Co tu zrobić? Jest tak. Podajcie książkę. Tam gdzieś książkę. No oczywiście dwie są przy Madeju, no bo... Ale telefon jest ważniejszy. Nie. Wy tam kurwa macie jakieś gry w tym telefonie? Zapisuję sobie całą sesję. Po co? Bo ja jak piszę, to nie jestem w stanie się rozczytać. Serio, nie jestem w stanie się po sobie rozczytać. Nie możesz włączyć sobie nagrywania dźwięku. Nieważne. Szkoda życia. Nie bardzo, nie mam. Nie masz też tekstu na mowę? Mowy na tekst? Chujowo mi łapie właśnie. No, jaki plan, taki kram. Ceros, jesteś w stanie stwierdzić, jakiego poziomu są peta po zaklęciu? To są pec. Mhm. Ale jakiego poziomu, czy coś? Nie. Nie wiem. To... Ciężko by było wyłapać ze względu na to, że wiele z nich się przenika. Okay. Że na przykład na ścianie jest jakieś tam zaklęcie, tam powiedzmy potężniejsze i ono zasłania... Wiesz, że dalej też jest transmutacja, ale nie wiesz... Jakby zasłania ci widok, no nie? Trochę na tej zasadzie. Napierdzielaj kołatką. No tak, ale zamek na dole może być otwarty. Bo tu jest kwestia tego, że zdjęcie jest zaklęcia. Coś. Kołatka nie zdejmie zaklęcia. Nie? Kołatka chyba... Zdejmuje magiczne zabezpieczenia. Ale jakieś takie... Tak, coś takiego było. Kołatkę. Wybierz obiekt, może... To zwyczajny lub to, co było, jest otwarte. Jeśli daną rzecz zabezpiecza więcej innych, to jeśli wymierzysz zaklęcie w cel chroniony magicznym zamkiem, zakłócasz jego działanie na 10 minut. Mhm. No. Magicznym zamkiem, ale nie zdejmuje zaklęcia, nie rozprasza go jak rozproszenie magii. Czyli jest dalej jakby włączony alarm, ale po prostu możesz się dostać do czego, tak? Jakbyś miał... O! Masz drzwi, które pokryte są iluzją. Mhm. Okej? Okay? Mhm. I możesz ją rozproszyć na 10 minut, żeby nacisnąć na klamkę. Oho. Na przykład. Masz linę, której nie da się rozwiązać, tylko dlatego, że zostało na nią wrzucone zaklęcie transmutacji i zamieniona została w kamień albo stal, czy coś. Na 10 minut staje się z powrotem liną. Mhm. Logiczne? Czy tych pułapkowych zakręć po prostu nie... Nie no gdzie, skąd, w życiu, zapomnij, coś tak. No nie grać. Robisz sobie permanentnie na fiuta zaklął kołatkę i wsadzał w każdą dziurę. Po co mam ten łatwszyk? No to, panie Łoczyk, słuchamy. Właśnie się zorientowaliście, że mnie nie ma? Czy co? Oło. Zanim poszedłeś, to już wie. Moja wina, że 20 wyrzuciłeś na kostce. Użyś, kurde. Słyszycie tylko takie... Jak on tam nożykiem napierdziela, żeby wyłupać wejście. I tak, jak się temu przyglądacie, to wydaje wam się, jakby Razek i po prostu zaczął rozpierdalać ścianę kamienną, cegłówkę po cegłówce, że on i tak tam wejdzie. Daj. Jak chcecie, no tobie zajmie to godzinę. No właśnie. Więc jak chcecie, możecie zrobić krótki odpoczynek, jeżeli chcecie odzyskać coś. A ja sobie zrobię. A kto, ty musisz... Używać? Nie muszę, no ale... Co ale bym chciał. Ja bym chciał. Jeszcze chcę zrobić nie muszę, ale odpoczynek. Jaka jest alternatywa? Nie tyczy się też zdolności.
czyli na przykład jak jeżeli masz drugi oddech, tak jak ten, to czy krótki odpoczynek go nie odmawia? A właśnie tego nie wiem, to zależy chyba od samej umiejętności, nie? Od poziomu, bo na przykład ja miałem z bardowską tam, że podczas krótkiego odpoczynku od któregoś poziomu mi się może odnawiać. Tak? A komórki zaklęć się odnawiają? Jedna. Jedna się odnawia. Jedna godzina. A dobrze, drugi oddech, krótki lub długi odpoczynek. No. Przypływ sił. Krótki lub długi odpoczynek. No. Czyli po krótkim wraca. Nie. Tylko jedną z umiejętności. Nie, bo... To lub to, tak? Mhm. Ale... Przypuścił sobie, korzystałem drugiego oddechu, nie, więc... Prosty wybór. Działa tego. Tam ci zobaczę, teraz dobra, Radeki ma wszystko. Telefonie. Bo i tak nie mam co robić, Radeki, no co tam... No to sobie odpoczywaj. To sobie odpocznę. Okay. A jakbyś wytłumaczył, co trzeba robić, to mógłbym ci pomóc, czy ci by się wyszło? No trzeba tutaj wydziabać, może to jakieś... Masz jakąś kredę zaznaczyć, gdzie mam, co trzeba dziabać? Masz. Jak tam kapsów wam brakuje, to te kości wytrzymałości, to ze mną możecie, czekaj, jeszcze sobie... No zresztą już wejdzie, to już będziesz widział, gdzie iść. Dobra. To ja pomagam Rezekiemu, jak on pokazał, gdzie to mnie odpoczywa. Czyli ty nie odpoczywasz. No dobra, właśnie o to chodzi, albo odpoczywasz. Nie odpoczywam, jeżeli mi pokażę. Ale wtedy zrobimy to szybciej i nie będzie krótki odpoczynek. Mhm. Więc krótki odpoczynek, albo, racz wam dać panie. Albo robimy to wszyscy, robimy to 10 minut. Ja wam polecam korzystać z odpoczynku. Ja się tam korzystam. Ja to o tyle korzystam. To ja działam. Więc tak. Ty możesz sprawić, że więcej kostek życia sobie mogą dorzucić, tak? Jeszcze dodatkowe K8 może każdy sobie odzyskać. Tylko dlatego, że Utar sobie tam stroi lutnie. Tak. 10. Udaje ci się wydziabać tą całą fugę. I... Od razu widzisz, że jedna i druga cegła na górze i na dole są, bo widziałeś całe drzwi, nie? Dookoła. I są dwie cegły, które są na tyle ruchome, że można je wyciągnąć. Okay? Więc po wyciągnięciu tych cegieł, one są puste w środku. W środku znajduje się tylko mechaniczny zawias. A nie tam w środku. Na pewno mechanizm jest od środka, żeby to otworzyć. Ale rzuć mi inteligencję. Okej. Jesteś przekonany, że udałoby się po prostu rozbroić ten mechanizm na tyle, żeby te drzwi dało się wyjąć po prostu. Nie? Zdjąć w ogóle z tych zawiasów. Tylko potrzeba do tego twoich zdolności, czyli tych zręcznych dłoni i zwinnych palców. Jeden rzut. Dwa. 13. Okej. 24. Okej. Więc obydwa te zawiasy puszczają, wyciągasz z nich zawleczkę i one są odbezpieczone. Ale jest to cholernie to są cholernie ciężkie drzwi. Że nawet wsadzając sztylet nie jesteś w stanie jakby podnieść tych zawiasów. Bo prawdopodobnie to jest ściana kamienia, no trzeba ją rozumiem, wyciągnąć. Że... To minęła godzina? Mhm. No to proszę towarzysza jakoś mi pomogli. No kurwa. To tam się stało? Trzeba wyciągnąć tę ścianę ze ściany. No to dawać. Jak to ściany na ścianie? No tu jest przejście, no wydziabałem, zobacz. No ładne. No tylko chodzi na to, że trzeba to w tą stronę złapać się, nie. Weź te linki nie za morze. To dobra, to dotykam, żeby się zmniejszył ciemność. O. Okej. Ten kamienny mur będzie, powiedzmy, waży jakieś 300-350 kg. 9x6, tak. Mhm. W moim przypadku. No to dajmy na to, że teraz waży 60 kg. Okej, więc na pełnego kozaka zapierasz się. Oczywiście nie widzą tego efektu. Wsadzasz palce w szczeliny. No i 60 kilo to ani nie wieje, ani co. Więc wyciągasz kawał ściany, rzucasz jednocześnie, puszczając ten efekt i kawał ściany robi... No i co, tak ciężko było? Ja nie mam co, chłopaki.
Teraz siła szkina. Okej, okay, no to... Zapraszam do środka. W środku jest jasno. Stąd jak stoicie, nie ma zabezpieczeń. Stąd jak stoicie, w środku jest jasno. Widać, że jest czerwona wykładzina, która prowadzi bezpośrednio stąd na przestrzał do drzwi naprzeciwko, na parterze, do tych zarygowanych. Tam są dwie drewniane belki, ale stąd widać, że jarzą się na nich czerwone runy. Dywan jest cały czerwony i po bokach są takie złote, jakby złotymi nićmi grawerunki. W całym pomieszczeniu nic kompletnie nie ma, jest tylko dywan i jest wejście, są schody, które zaczynają się od tamtych drzwi i tak do góry. Ale tu kompletnie nic nie ma. Nie drży nic poza tym dywanem. Nie schodzi tu dywan, tak czy ten... A no tak, bo to dłuższy. Ile to działa? Bo jakby godzina odpoczynku, to cześć, pa. Musisz odpuścić zaklęcie na odpoczynek. No to mnie narzucę. No, okay. Czekaj, to ja tam tym kamieniem widzenia to już wystarczy. No dobra. Patrząc na dywan, wydaje się, że to jest taki, no, zwykły dywan. Nie ma nic magicznego w tym komplecie. Dobra, mimo wszystko ja rzucę to wykrycie magii, bo jednak to jest osza. Nie no, no dalej, wszędzie jest transmutacja, na tych belkach akurat jest wywołanie, więc tam widzisz jak się na czerwono jarzą, ewidentnie tam jest jakaś ognista magia zaklęta na tyle, że ciężko jest stąd dostrzec, no tam jest 5 metrów, no nie, ale powiedzmy jak tam jesteś w stanie przymrużyć oko, no to widzisz, że belki prawdopodobnie by wyleciały razem z drzwiami, gdyby ktoś próbował je z tamtej strony otworzyć. Ten dywan prowadzi od tego wejścia do... Od jednego wejścia do drugiego. Dobra, poczekajcie, to ja sprawdzę. Nie podoba mi się to miejsce, to musi być jakieś jeszcze jakieś zabezpieczenie. I będę próbował wejść tam jednak powoli. Rozeki! Otwórcie się. Rzuć mi się percepcję. Cześć, kawa, madopaka. 19. Morawę, chowaj się, bo ty na najbardziej dostaniesz. Chowaj się w pizdu. Marawę to jest pierwsze czwarte. Okay, wydaje się, że zwykły dywan. Bardowską inspirację. Inspiruje cię, no. Jak coś. Ile będę śpiewał. Ten dywan bardzo mi się nie podoba. Ale nie da się go przejść obok niego? Jest... Nie, no da się krok dać obok niego. Na razie to tylko tak zaglądasz, patrzysz. Nawet głowy tam nie wsadzisz. 13. Zwykły dywan. Zwykły dywan, zwykłe deski na podłodze. Co tam próbuję wysłać cienie. Co tam jakbyś... Cienie nie mają masy, więc jakby... Co to rzucałeś? Ale mogą przenosić przedmioty. Więc no tak, jakiś ale materiał. Przedmiot, jakby ten lekki przedmiot, który niesie cień, nie wywiera nacisku na nic kompletnie, nie? Więc tam... one nie mogą nacisnąć niczym. Co ty rzucałeś ten K4? No rzuciłem na to percepcję. Znaczy ten, tą inspirację. K10. Co? K10. K10. Utal gra lepiej niż grał ostatnio. No właśnie, mam ładniejszą i w ogóle... Patrz jak na K4. Co? Nie. No to... Błogosławieństwo to, to na pierwszym levelu. 21 wybiera się. Okej. Masz wrażenie, że nad podłogą jest coś w rodzaju tafli szkła. Tylko jest tak dobrze wypolerowana, że tego kompletnie nie widać. No nie ma opcji, żeby ktoś to zobaczył. To po prostu graniczy z cudem. I dlatego dywan jest akurat tak szeroki, bo jest tafla szkła i dywan. W sensie ten dywan nie leży na tym szkle? Czyli po dywanie można przejść. Znaczy... Dywan, tafla szkła. Tak, i tafla szkła to jest no taka jak dywan po prostu, takiej grubości się wydaje, nie? Że nie ma różnicy w ogóle w wysokości. Ta tafla nie nakłada się na dywan. No nie.
Stoi kamienia. Ale to pierdolnie, jak wejdziesz na to szkło? Obetnij ci nogi. A to chcemy na to szkło wejść. Po dywanie. Właśnie pytanie, czy chcemy na dywan, czy wejść do środka, na schody, będę musiał wejść na to szkło. Musisz wejść na dywan. Żeby dojść dywanem do drzwi i wtedy schodkami. Jak dobrze, że jestem dwie przecznice stąd. Od drzwi do drzwi. Czyli... Mówię, żeby się odsunęli, będę powoli wchodził. Jarku, co? Jak dobrze, że jestem dwie przecznice stąd. Szukam, kurwa, czegokolwiek, co mogło spowodować jakikolwiek efekt. Co mówisz, spadający? Wróciłem 18, nie wiem. Czy kurwa, na co, na wchodzenie? Na wchodzenie. Wchodzę pewnie takie. Tylko na dywan, czy na... Na dywan. Wybacz. Co za masakra. Jak tylko dajesz, jak tylko wchodzisz na dywan, dywan usuwa się i spadasz w dół. W ciemność. Tak myślałem. Tylko spadanie. To... Możesz to w ramach reakcji rzucić? Tak, to jest właśnie w ramach reakcji się rzuca. Okej. Okay. Więc bardzo... Ale musiałbym... Bo ja tak bardzo powoli, no nie wiem, postawiłem nogi, to... Ja usłyszałem, że wchodzę na pewno. No. Ja też tak. Wchodzę na pewniaka i spadam w dół. Tylko po prostu bardzo wolno nadziewasz się na stalowe kolce, które są na dnie tej długiej. To czekaj, dziury. To zanim on spada. Już teraz to spada. Spada, właśnie. Wolno spada. Wolno spada. A ja po tej ścianie, kurwa, wbiegam w dół i go chcę złapać. O. Jednocześnie rzucając linę chłopakom, w razie co, żeby jego ciężar mnie nie przegibał do dołu. No to chwytam tą linę, co, tylko użycie umiejętności zmiany tej grawitacji pochłonie ci akcję dodatkową, a nie reakcję. Więc... W akcji natychmiastowej. A, w tę stronę. No... Dobra. Nie, to działa, czyli od to razu, no. Tak, od razu. Tylko zastanawiam się, daję krok i Utal go widzi, jak już tam spada, pstryka palcami. No on dobrowolnie spada. Okay. A wtedy mogę szybko zareagować biegiem po ścianie. Jaki jest tempo spadania, szybkiego spadania? Złapać za rękę. Jest 3 metry do kolców od... podłogi. Razeki ma z 1,50 m, jak łapie go zaklęcie. 18 metrów na rundę. Zostaje 1,50 m. A ty musisz dać z 5 kroków, żeby tam wleźć i go złapać. Rzuć to jest 10 rund i runda jakieś 6 sekund. Utrudniony rzut na akrobatykę. 6 to 3 metry na sekundę spada. 20. To 3 razy wolniej. 11. Okej. Okay. Rzuć mi rzut obronny na zręczność. Nie. Też utrudniony. Rzuciłem 20. I 19. 20, 32. Dobra. Odruchowo wyciągasz ręce w górę, gdzie Xeros jest w stanie cię złapać, tak stojąc sobie, ale rzuć mi jeszcze w takim wypadku na atletykę. Ja trzymam linę na górze. To co teraz rzucić? Jeszcze chłopaki zaczęli przychodzić. Pewnie. Taniec gwiazdany. Dobra. I już go wyciągają. Tak, i jak to już go wyciągają. Wyciąga z nich dług. Pod bramą już jesteśmy, co? Nie nadziewasz się na kolce. Udaje ci się go złapać. Drasnąłeś się jednak w kostkę. Co za piekło. Za 4 punkty obrażeń ciętych. Od wiwerny do powrotu do tego miejsca, ile czasu minęło?
15 minut. 20? 20. A zresztą godzina w ogóle minęła samego działania. No i Xeras cię wyciąga przed wejściem do budynku. Bądź pan. Jak już widzę, że się targują, no to tam podaję rękę. I tego dywanu odsunęło się tak ze 4, no ze 4 metry, on praktycznie pod, tam, pod drzwi. I on się po prostu usunął. A to był normalny dywan. Tak, normalny dywan. Po prostu zasłaniał dziurę. Ja się tylko chcę zastanawiać. Jest taka dziura pełna kolców. Ja się myślę, że kurwa, wiecie, stalowy, nie wykryło, kurwa. Stalowych włóczni. I na końcu każdej z włóczni jest jakiś świecący złotawo proszek. No to może ten sam co. Masz coś na tym świecącym proszku? Coś możesz powiedzieć? Niewiele. Ty wciągnięty. Tak, włócznie to ty wciągasz nosem. Bardziej, coś powiesz na ten temat? Mogę się przyjrzeć temu proszkowi? Jaka? Czy spotkałem się? Zadrasnął się o tym, tak? Ten ma na tej kostce. Proszę, i tak dalej. Czy ta redukcja obrażeń kłódy ciężko będzie? Jesteś? Nie, działałoby ciężko będzie. W tym przypadku? No nie, to takie miejsce, próbować. Wiesz, gdzieś tam, jak akurat przez pancerz, tak jakby ci się spodnie podciągnęły. Czy z racji, iż mam atut uzdrowiciel, nie jestem w stanie coś stwierdzić z tą raną? Coś tam mu się zaczyna dziać? Czy? No ja też mimo wszystko. No, jedyny problem z tą raną jest taki, że ona się nie zasklepia. Więc te 4 punkty obrażeń cały czas są niezależnie od czasu, który zajmuje ci na pierścieniu regeneracji. Okej. Cóż. Powiedzę, że ten pył otacza tą ranę, czy na razie tak? No, większość się wchłonęła po prostu w skórę, nie? Tak jak puder wklepany. Cóż, na razie Razeki chyba ci więcej nie pomogę, jak to, że ściągnąłem Onuca ze stopy i owinałem mu. Rana zaczyna się jątrzyć i noga ci odpada. Zresztą Onuc jest tak sztywny, że tylko zacisnął cię jak blada. Jak się zabija, to... No nie, no generalnie coś tam, no, prowizoryczne opatrzenie. Dobra. Coś dalej? To szkło mi się nie jakieś podoba. Teraz pomysły? Nasz przekradaczu? Chciałbym tutaj, czy ścianę co jakieś zabezpieczona? Od zewnątrz czy od wewnątrz? Od wewnątrz. Wyglądasz i macasz ścianę? No. Okej. Bo na ścianach nie było magii. Gdzie magii? Wszędzie było. No, wszędzie. Więc jak dotykasz ściany, im bardziej próbujesz jej dotknąć, tym czujesz większy opór. Także nie, zbliżasz się, ale w nieskończoność się zbliżasz, a nie możesz dotknąć ściany. No nie wiem, próbuję zbić to szkło, bo sądzę, że jak wejdziemy, to coś pierdolnie. Nie wiem, może to magią rozproszyć? A co ma rozproszyć magię? Nikt nie ma? To by zawsze nasza bolączka w tym, że nikt nie ma rozproszenia magii, tak? Nie mam się pośmiał. Nie mam. Radio miał. Bo zmieni sobie w końcu. Tak. No dobra. To była nasza wieczna bolączka, kurwa. Ja mam zabójcę magów, jak to... To rozproszyć magię raz, dwa. To ja ci proponuję zabić Xerosa i Madego skrzesić. I Magda przyjść. Nie, to muszę mieć 12, to dopiero mogę się skrzesić. Czyli musi poczekać. Takie pytanie mam. No? Co tylko chcesz. Trochę nie chwilowo do tej sytuacji, ale tak, mówię, że jak leczę te rany, no to moim dotykiem tak jakby... Najpierw zadajesz obrażenia, a później leczysz mu. No ale co jak... To jest obszarówka i to jest działa na głowę. Nie dotykam nikogo. No tak, no to wtedy...
wszyscy dostają obrażenia najpierw i później ich leczysz. To nie jest zależne od dotyku, nie, tylko... Nie, nie. Po prostu na początku tak jakby przez twój głos przechodzi takie syknięcie czy charknięcie, które jest trochę przypominające jak ohydny śmiech Taszy, nie? Dobra. Okay. Jest taka nuta za wysoka, no nie, która sprawia, że aż bębenki krwawią. Tyle chciałem wyjaśnić, dziękuję. No to też wiesz, nie są obrażenia od tam jakieś konkretne, po prostu obrażenia. Od dźwięku. Boli to boli. Nie bądź. Razek, jeśli się zgodzisz, mogę cię... Wrzucić tam. Tak. Telekinezą. Na te schody. Pójdziesz jak rakieta. To mać! Albo wyżej, albo dalej, gdzie chcesz. Żebyś tymi drzwiami nie wyleciał tylko. Ksenos trący na suficie. Mogę cię przeprowadzić. Nie, bo chciałem, no, ale no, jak będę na ścianach. To co dalej? Może z dupy strony jest rozwiązanie zagadki. W sensie neutralizacja pułapki. Tylko ty dasz radę rozbroić pułapki. Jak nie ty, to kto? Inspiracja. Dobra. Tak, masz ten... Miej tą inspirację, może ci się przyda. Rzucaj tam i tam. Bufuj tego jak muleta. Rezeki, będzie dobrze. Może go kurwa zbufował. Jest, mogę mu chyba dać. Bo to czekaj, jest dywan, który ciągnie się na schody, nie? Ciekawe, czy obok schodów jest, są poręcze. Jebudu, błogosławieństwo. Nie możesz stanąć na toszku? Bo ty też możesz. Każdy mi się zdaje, że to właśnie o to chodziło, że jest to szkło, żeby po nim stąpać, a ten dywan był taką podpuchą. Tak też może być. Mhm. To też w drugą stronę może tak działać. Bo mówiłem, że to szkło ledwo zauważyłem. Właśnie, bo nie o to chodziło właśnie. Żeby ledwo je zauważyć. No właśnie. Żeby w ogóle, inaczej, żeby go w ogóle nie było widać, żeby wejść po tym dywanie, który, dzięki któremu, przez które się spierdoli w rów. Słuchaj, mamy szkło i mamy dywan i teraz jedno jest bezpieczne, drugie nie jest bezpieczne. Ale po co szkło? Co? No po co szkło na podłodze? To by było jakiś efekt. Jak pęknie. A jak jesteś uwięzione pod tym zakręcie? Daj kamienia. Rzuć marawelem. Rzucimy, rozbijemy to szkło. A jak wszystko pójdzie w pizdu? No to trudno, idziemy na cmentarz. Jakby nas tu nie było. Rzućcie marawelem. Nie kuj diable, nie kuj. Bo i parę, bo ma drugi oddech. Tak, chuja to da. Weź tą marawen, postaw nogę na to szkło. Zobaczymy. Nie, dzięki. Przesunął. Ja stoję dwie prześnicy stąd i czekam i drechy do was. No mam nadzieję, że poręcz schodów nie będzie jakkolwiek zabezpieczona magicznie, byś sobie mógł, kurwa, akurat tego przycupnąć, tego kurwa. Tego bym się najprędzej spodziewał, ale... Ale w chuj go wie, nie? Zobaczcie, na pewno będzie. Wszystko tam może być, kurwa. Mogę cię na suficie posadzić, kurwa. Trzeba było lewitować, kurwa, całą tą. No to dopóki go będę widział, mogę go przesuwać w powietrzu, cały czas. Nie dotykając niczego. Zrzucę na niego ciemność. Dobra. Koło 17 będzie się mała iść myć, więc tam macie... Dobra, taki jest plan, że mnie ten telekinezo przeniesie na... środka, żebym stanął na poręczy schodów. Poczekaj raz jaki, dam ci błogosławieństwo. Po bokach schodów, na poręczy się złapać. Ale tak. Żeby go postawić na tej poręczy. Ciebie tam nie ma, to ty się nie wiesz. Nie były tu schody. Ja jestem, aby przedsiąkuję się patrzę, co by tam robić. Nie wiem, coś w ogóle. Nie stamtąd. No to nie jest jakaś tam szeroka poręcz, ani nic wymyślnego. Ja jestem akrobatą, więc... Błogosławię mimo wszystko raz jakiego, może sobie dorzucić 1k4. Do czego? Do rzutu na atak i do rzutu obronnego.
Pamiętaj, że masz tą inspirację ode mnie. Nie pamiętaj, że masz minus 3. I masz minus 3. Czyli masz plus 1. Jeszcze kilka. Czy... No dobra. Razeki lewituje sobie w kierunku poręczy. I co? I ty go dotykasz do poręczy i puszczasz zaklęcie, tak? Mamy cały czas. Może też zobaczmy, czy coś się stanie, żeby w razie co oderwa i go szybko z powrotem. I na ścianę. I do tyłu! Bryzg. I porażek. No dobra, no nic się nie dzieje z poręczą. Patrzę na schody, padam. Okej, okay. Jak patrzysz na schody, to od strony poręczy, z tamtej strony, są przyczepione takie małe, brązowe saszetki. I one są połączone takimi, jak drucikiem. Pamiętaj, że to jest dom alchemika. Więc tu dużo rzeczy może być niemagicznych. Ja cię mogę cały czas w powietrzu trzymać, żebyś tam póki podleciał. Póki go widzisz. Przeciął, czy coś, co? Póki go widzisz. Póki go widzisz. A jak rzucę tą telepatyczną więź, no. Jakby on mu w myślach kierował, teraz prawo, lewo. Nie, bo on musi widzieć. W sensie właśnie, wiesz. No bo wiem, że musi widzieć, w którą stronę przesuwać i tak dalej, tylko się no. Zastanawia. Dobra, okej. Okay, co widzę tam, jak już widzę tam. Ja tak samo w środku. Wiem, jak chcieli skręt, ja bym chciał zrobić. Jak wyglądasz w ten sposób, to widzisz, że już na górze są jakieś szafki poustawiane, coś jest za szklanymi drzwiczkami na półkach. Coś tam już jest w sensie. Wysoka ta poręcz? Nie, póki ja są w worku, nie ma opcji. Znaczy w sensie... No tak, no ona sięga na górę i na kolejne piętro gdzieś tam. No tam, no cztery piętra w sumie jest schodów dookoła. Ta poręcz jest taka wąska, taka... Tak, no to jest... Właściwie stopę mogę postawić. Tak. To bym jednak chciał. No dobra, to Xeros cię musi puścić. Puścić? Puścić cię, kurwa? Puszczaj. No pojęcie. Jak będę krzyczał, że lecę, to puść. Złap, ja wyskoczę powiedzmy w tym kierunku, mnie złap. Albo będziesz widział, że lecę. Co, jeszcze? No. Puścicie? Okej. Okay. Rzuć mi akrobatykę. Nie, 17. Okej. Okay. No, spadasz na poręcz, przytrzymujesz się, nie ma problemu. Wspinając się na górę, widzisz, że na górze, na drugim piętrze, znajdują się morze przeróżnych półeczek, na których znajdują się w słoikach miliony różnych składników, przeróżnych. Tylko pobieżnie przeglądasz to, co się tam dzieje na górze. Na środku znajduje się taki okrągły dywan i pomieszczenie na górze wydaje się być większe niż to na dole. Mimo, że ściany były równe z zewnątrz, nie? Ale pomieszczenie jest większe, szersze. To dalej jest kwadrat, tylko jest po prostu szerszy w każdą stronę. I dalej schody w górę. To pierwsze pomieszczenie, co by mogło tam się znajdować więcej? Szafki tylko takie właśnie? Tylko szafki przy ścianach dookoła, nie? To próbuję dalej. Okay. Rzuć mi akrobatykę. Boże, przecież muszę się zabić. Przerzucam szczęście. No, z jednego na trzy. No. Prawie 14. Mogę dorzucić jeszcze błogosławieństwo. A nie to. O, dobra. Jedynka. Patrzą inspirację, te sprawy. Cicho. Masz wrażenie, że poręcz zaczyna robić się bardzo śliska. I masz rację, bo z góry płynie po poręczy jakaś zielonkawa maś, jak olej. Rzut obronny na zręczność. Mogę jeszcze rzucić. Będzie 30. Minus 30. Okej. Okay. Widzisz, że Razaki leci. Spierdala się. Mhm. Spierdala się momentnie. Ryjem prosto w szkło. Czekaj.
Tam nie ma czeka. Ale chciałem zareagować właśnie. Na co? Na to, że jest za ślisko, żeś mogę spierdolić. No właśnie zareagowałeś. Ja. No, że leci. Właśnie się spierdolasz, no. Chciałem w takim razie użyć w ramach reakcji pajęczego płaszczu. Przykleić się do poręczy. I przykleić się do czego? Do poręczy. Okej. Okay. W ramach reakcji korzystasz z magii płaszcza i to dalej nic nie daje. Razeki leci. Kurwa! Rzuć mi na zręczność. Zobaczymy, jak szybko. Nie ma opcji. Super, więc tam telekinezą wyrwałeś jedną z belek z tych drzwi, nie trafiając w Razekiego. Razeki spada prosto na szkło. To jest ślisko. Nie szklanka. I to nie jest szkło. No. Czujesz takie jak napięta guma. A tego teraz sufit. Strzał prosto w sufit. Jesteś sadystą. No w sumie, proszę cię. Jestem po prostu osobą myślącą o alchemii. Chciałbym zostać na tym suficie. Myślę, że przy takim rzucie zostaniesz na tym suficie. Nie zawsze. Znaczy, żartowałem, no ale... W sensie dostajesz 61 punktów obrażeń obuchowych, których nie da się uniknąć. To jest po prostu wielka katapulta i jeb w ten sufit. Katapulta. I dzięki pajęczej wspinaczce, tak? Zostajesz na suficie. Oczepuję się. Jest dobrze, chłopaki. Jest dobrze. Dalej próbujesz dostać się do. Co trzeci ząb jest, więc jak. No. Próbuję dalej się dostać. A belkę, którą trzymasz telekinezą, bo mimo wszystko złapałeś, więc jakby. Nie? To ta belka robi. I te runy się tak rozpalają jak ląd. To też bardziej biegnę do środka. Kurwa. Na górę? Tak. Okej. Okay. Obelkę wyrzucam gdzieś tam. Jaś na w pizdunek sobie leci. A, okej, okay, dobra. Co pałeś? Co to marabela poszła akurat? Dwie przecznice dalej. Nie. Jakby rzut na atak. Kurwa! Zamknij. Ale to do spela. Myślałem, że to 19. No tak jakbyś normalnie. Ze spela jakiego? No. Piękne to będzie. 20. 20 mam pancerza. No okej. Okay. Rzuć mi kostką z tu ścianą. Mówa. No co sam powiedziałeś, że jesteś dwie przecznice dalej, a że Xeros potrafi rzucić tą telekinezą dwie przecznice dalej. 37. No. Widzisz tylko, jak... W zasadzie najpierw słyszysz dźwięk. A później nad twoją głową, jak patrzysz, no widzisz lecącą drewnianą belkę. I sobie myślisz, o Jezu. Mogę jeszcze... się bolało. Jak w Kevinie ta cegłówka, nie jest takie... Więc to jest ten sam efekt, tylko ta cegłówka robi... zanim dotknęła twojej głowy. Rzuć rzut obronny na zręczność. A ja czytałem akurat pojęcznik. Nie liczy się. Jeszcze raz. 16... 20. Okej. Okay. Xeros jednak bardzo dobrze rzuca. Rzuć mi Xeros 6k6. Biegasz na górę. Tak jak jest wejście na piętro. No to wbiegasz po tej ściance. Tu, zaraz obok tych schodów, nie? W zasadzie no tyle. Bo to jest ta ścianka, na której wchodzą schody na kolejne piętro, nie? I ona jest gładka, normalna ściana. Nawet czego będzie do nas liczył dymyć? Ile? 20. Okej, okay. Więc tyle dostajesz obrażenia do ognia. Tak, bo ja nie mogę obrażenia do ognia sobie kurwa niwelować. Ja wiedziałem, że to na pewno nie będzie jakieś w stylu... Łute cięte. Ja mam łute cięte. Rzuć percepcję.
Chyba za znowu coś dostanowę. Jest takie... I Marawen, wiesz, tylko spoza skrzyni jakichś połamanych beczek, no nie, tak... Czytam podręcznik. Percepcja, tak? No. Kurwa, z czego to będzie? Z mądrości. Z mądrości. 10. Okej, dwie przecznice dalej. To jesteś... Chcę sprawdzić, gdzie ty kurwa jesteś. A może nie w tą przecznicę rzucił właśnie? Dobro. Może inny ma rawę. Dobrą rzucił. Jaka abstrakcja? Zaraz obok ciebie znajduje się zakład Cyrulika, który nazywa się Płomień Nadziei. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Cyrulik nie miał świra na punkcie alchemii. I gdyby pod jego domem nie stały beczki wypełnione prochem. Kurwa!